Przynajmniej od 1972 roku, kiedy po wielkiej pana wystawie, pierwszej wielkiej w Teatrze Współczesnym w Warszawie, publiczność wykupiła wszystkie pana obrazy, stał się pan artystą znanym i rozpoznawalnym. I zastanawialiśmy się, właśnie nie musieliśmy się zastanawiać, co jest takim znakiem firmowym malarstwa Zdzisława Beksińskiego. Dla wszystkich jest to strach, przerażenie, jedni mówią horror, rodzaj lęku przed przemijaniem, ale chcieliśmy pana zapytać przekornie o lęk, ale nie ten w obrazach, tylko jaki jest największy lęk czy strach Zdzisława Beksińskiego? No Boże, wszyscy boimy się chyba tego samego, że umrzemy, prawda? To chyba jest największy lęk, jaki jest dostępny człowiekowi i chyba wszystkie inne lęki są mu podporządkowane. Czy pańskie obrazy można czytać jako lęk? Nie, broń Boże. Nie. Obrazy się czyta w sposób estetyczny, jak odżegnuje się od wszelkich treści, jeżeli idzie o obrazy. I te wszystkie interpretacje, które to są interpretacje narzucane. Obraz jest sam w sobie czymś, co jest do nieskromnie powiem, podziwiania, a w każdym razie kontemplacji. Tak samo jak piękny pejzaż, jak powiedzmy, no wszystko, co oglądamy, nie pytamy się, czy znaczy coś innego niż znaczy, prawda? Ale właśnie jakiego rodzaju emocja w takim razie jest w obrazach? Dla mnie chyba ideałem jest coś, co jest, może nie powiem, że właściwym słowem jest tu uwznioślenie, ale w każdym razie coś, co występuje choćby w wielkich finałach neoromantycznych w muzyce, prawda? No chciałbym coś takiego zrobić w muzyce. Jak ja mam to określić? Jak mam określić, powiedzmy, finał drugiej symfonii czy ósmej symfonii Mahlera, prawda? Ale czy to znaczy, że jako artysta, no właśnie nie ma pan ochoty nic powiedzieć, nie ma pan nic do powiedzenia? Znaczy to jest tylko zapis emocji, które nic konkretnego nie mają komunikować ludziom? Dokładnie tak. Nie mam nic do powiedzenia, a w każdym razie nawet jakbym miał, to użyłbym jakby innych remediów, a nie twórczości artystycznej. Ja lubię gadać i mogę gadać godzinami, ale jak mam coś do powiedzenia, to będę usiłował to napisać, będę usiłował to powiedzieć, natomiast nie będę się usiłował posługiwać do tego celu obrazem. Właśnie. Bo co one ukazują? Bo mówi się, że to jest pejzaż wewnętrzny, że to jest zapis pańskiego wnętrza. Pan to też mówi, tak, prawda? Tak, że rodzaj autoportretu. Tylko... Aha. Ale pana to dziwi, jak pan widzi to, co się ujawniło? Czasem tak. To najlepsze obrazy są takie, które człowieka potrafią niejako zaskoczyć. Tak. O, to ja to zrobiłem. Ale to się nie da powtórzyć, prawda? To się tak zdarza raz na jakiś czas, że się tak przypadkiem coś machnie i się zrobi lepiej niż się sądziło. No ale to wszyscy chyba to mają. To jest uderzające w pana malarstwie, w samej materii malarstwa, że ona jest prawie przezroczysta, że ludzie, którzy lubią się doszukiwać w emocji, w samej fakturze obrazu, że po ruchu pędzla widać, że albo ktoś to malował w gorączce, albo chciał coś wyrazić. Sama materia obrazu czasem jest odbiciem stanu malarza. U pana tego nie zobaczy. Wie pan, trudno powiedzieć, dlaczego. Ja mam rzeczywiście coś takiego w sobie, że staram się uniknąć, powiedzmy, spontaniczności na obrazie. Nie wiem dlaczego, skąd mi się to bierze, bo pewnych rzeczy w sobie nie potrafię wyjaśnić. Czyli staram się to zrobić w sposób solidno, rzemieślniczo wykonany, tak na ile to mogę. I widzę, że w trakcie, a ponieważ chciałbym być równocześnie emocjonalny i ekspresyjny, to jest to taka prywatna Scylla i Charybda, prawda, która im bardziej się robi rzecz ekspresyjna, im bardziej jest ekspresyjna, tym musi być bardziej, powiedzmy, nerwowo namalowana, im bardziej jest wykonana. Zamaszysta. Tak, zamaszysta. To jest takie powszechne jakby wyobrażenie ekspresji nam wszystkim, a im bardziej ją wykańczam, tym widzę, że wyparowuję z niej ekspresję, ale nie mogę, zaprzeczyłbym sobie, jeżeli bym tego nie wykończył, nie zrobił tego uczciwie. Więc zawsze myślę, jak jeszcze żyła moja żona, to mówiła, ty już nie męcz tego, zostaw to też. Ale czy ten obraz nie zostaje przetworzony w takim razie podczas snu? Czy to nie tam dokonuje się ta dziwna alchemia i sprzężenie własnych emocji, doświadczeń z tym, co przychodzi z zewnątrz? Czy to nie sen jest wehikułem pańskiej wyobraźni?
Dowcip polega na tym, że sen jest, tak ogólnie powiedziano, układem, zbudowany ze swobodnych skojarzeń, czyli w jakimś sensie nawet jest obojętny. Jeżeli ktoś na przykład przychodzi do psychiatry opowiadać sny, czy on je zmyśla, czy je naprawdę wyśnił, bo jeżeli je zmyśla, to także działa, prawda, w oparciu o swoją własną strukturę, prawda, psychiczną. Mój Boże, ja tak buduję obraz, więc być może, że pojawia się tam coś takiego, co zdarzałoby się tylko we śnie dla kogoś, kto nie maluje obrazy i co w jakiś sposób określa moją strukturę psychiczną, ale jak mówię, to nie ja potrafię. Krytycy mają problem, że pan tak zmienia narzędzie. Zaczynał pan od fotografii i raptem chyba fotografował pan przez 3 lata. Krytycy piszą, że gdyby pan się trzymał fotografii, to byłby pan genialnym fotografikiem, tak, ci złośliwi na miarę Avedona albo i lepiej, bo taki geniusz w tych fotografiach do dziś zresztą się z nich nie ulotnił. Dlaczego pana znudziło fotografowanie? Proszę pani, przede wszystkim Avedon siedział w Los Angeles prawdopodobnie i zupełnie i współpracował z pismami i tak dalej, natomiast ja siedziałem w Sanoku zabitym deskami, w którym niewiele było do fotografowania. Niestety fotograf musi mieć materiał, który fotografuje. Nie miałem pieniędzy, żeby jechać pociągiem gdziekolwiek i robić zdjęcia w innych miejscach. Byłem zresztą zbyt wygodny i zbyt tchórzliwy, by przyjąć rolę taką jak chyba Robert Kappa czy coś innego, który podobno był człowiekiem, który pierwszy z barki desantowej tyłem do strzelających Niemców wyskoczył, żeby lajką strzelać innych, jak wyskakują na wale atlantyckim. Fotograf powinien być sensytywny na rzeczywistość, a ja byłem sensytywny na swoje wnętrze. Czyli jeżeli potrzebowałem coś wyrazić, musiałem po wymyśleniu tego sfotografować tą rzecz. Zacząłem myśleć o fotomontażu, który by mi w jakiś sposób to ułatwił, ale w sumie myślałem, że właściwie pędzlem to będzie robić najwygodniej. Myśli pan czasem, fantazjuje, zastanawia się nad tym, co jest po śmierci? Proszę pana, można mieć nadzieję pewne, bo ja raczej sądzę, że jeżeli jest coś po, to coś po jest równocześnie i teraz, bo nie ma wtedy przed i po. Nie może istnieć, jeżeli usuniemy pojęcie czasu, nie może istnieć coś przed i nie może istnieć coś po. To może my jesteśmy na wierzchu i pożeramy ten czas, powiedzmy, przez te swoje 60 czy 80 lat, które jest nam przepisane. Związek między nami a tym, co moglibyśmy określić jako mój Boże, nasza dusza, czy coś takiego, jest takie jak między kolorową fotografią a rzeczą, którą ta kolorowa fotografia przedstawia. Nie ma przenikania z jednej na drugą stronę. Ale to by też znaczyło jakby, że śmierć nie jest utratą. Jeżeli to jest jakby tylko forma tego samego kontinuum, w którym jesteśmy, tak czy inaczej. No tak, ale świadomość jest funkcją naszego mózgu najprawdopodobniej, przynajmniej na 98%, i bardzo bym się chciał mylić i jedyna moja nadzieja, bo prawda, nadzieja jest taką podstawą, że się mylę i że się okaże, że nagle po śmierci zobaczę swoich bliskich i w ogóle wszystko będzie tak samo fajnie, nawet ten klub może. Tylko będzie drożej. Ale to, no właśnie, jak to śmiesznie wygląda, że nie można transferować gotówki. Ja mam w dzieciństwie miałem taki sen bardzo często. Wtedy marzenia moje bardzo były ograniczone i one dotyczyły pióra marki Pelikan. Wieczne pióro marki Pelikan było szczytem moich marzeń, takie zielone. Ja nie miałem tego pióra i nie było mnie na nie stać. I we śnie pamiętam, widzę na trawniku leży takie pióro bierele wetknięte w trawę obok drugie takie same. I po chwili mam już cały naręcz piór Pelikan. Jestem szczęśliwy kompletnie tak do utraty tchu i budzę się i nic nie ma w ręku, wie pan. No więc nic. To wszystko, co my oglądamy, ta cała nasza rozmowa, ten cały świat, co nas otacza, będzie niczym, powiedzmy. On jest wyobrażeniem. My w rzeczywistości, co już biskup Berkeley odkrył, prawda, gramy w filmie Matrix, prawda, i siedzimy sobie w nieprawdziwej rzeczywistości, w nieprawdziwej scenerii. Ale ta świadomość tego nic, w którym jesteśmy zanurzeni, czy to panu towarzyszy? Tak, cały czas. No niestety, no
nie sposób wygonić jakiejś myśli, jeżeli już przyszła. No, ale to nie jest przekładane na obrazy, a jeżeli ktoś przekładał te rzeczy na obrazy, to zupełnie inni malarze. Czy można tak powiedzieć, że w tej chwili jakby się dokopaliśmy do takiego podstawowego pana odczucia świata, że to jest właśnie z prochu, że albo że tego nie ma de facto, że to jest wszystko uda, nawet mniej niż sen. No tak, jak to zresztą nie ja wymyśliłem, tylko wreszcie te słowa jak Maja, Sangsara i tak dalej istnieją już od setek czy nawet tysięcy lat, prawda, w rozmaitych religiach czy wierzeniach wschodu i zresztą nie tylko tam. Czyli ta myśl dla człowieka nie jest nowa, że rzeczywistość gdzieś istnieje, ale my jej doznajemy, ale tłumaczymy ją na swój język i widzimy tylko złudzenie. Pewnie pan się uchyli od tego pytania, ale mając tę świadomość tego nic, to właściwie, która jest obecna w pana życiu, to czym jest w takim razie gest artysty? To płótna, nie płótna, ale swoje obrazy, które pan... To ma pozostać, prawda? No jeśli się zakłada, że to jest nic. Wie pani, no więc... to jest jakaś sprzeczność. Konsekwentni są tylko paranoicy. A ja myślę, że paranoikiem nie jestem, więc nie jestem konsekwentny w tym swoim myśleniu. Użyłem takiego swego czasu, takiego porównania, że nasza twórczość jest rodzajem, powiedzmy, butelki z wódką, którą się podaje skazańcowi przed powieszeniem. No, coś musimy mieć, czegoś się musi złapać. Nie możemy, tak jak to wymagali egzystencjaliści, stać wobec nicości. Człowiek nie potrafi stać wobec nicości. Powiedział pan, że jakby mimo ułudy tego świata sztuka jest taką butelką wódki podaną skazańcowi, ale rozumiem, że na pocieszenie jakby. Że to jest, dla mnie w podtekście pan powiedział, że to jest też gest moralny w pewnym sensie. To znaczy, że sztuka ma swój etyczny dla pana wymiar i moralny jednocześnie. Ja sądzę, że butelkę wódki podaje się skazańcowi po to, ażeby go znieczulić, żeby zgłupiał, żeby nie wiedział, co go czeka. Więc w tym sensie użyłem tego porównania. Czyli sztuka też nas ma znieczulić. Może nie, ja nie myślę inny, ja myślę o sobie. Dla pana. Ja myślę o sobie w jakiś sposób, jeżeli nie chcę się popełnić samobójstwa, bo wreszcie nie chcę, jestem mocno przywiązany do życia, no więc muszę to życie czymś wypełnić, no więc wypełnię je malowaniem obrazów. No, mógłbym... A to robi pan dla siebie, nie dla tych... Nie dla tych, którzy je oglądają. Nie dla w jakimś sensie nie jest to konsekwentna znowu myśl, bo zastanawiałem się nad tym, że gdybym był ostatnim, który przeżył po zagładzie atomowej na bezludnej wyspie razem z pudełkiem farb i zapasem Blade Runów, to najprawdopodobniej bym nie malował. Jednak nie. Nie, tak. Jednak gdyby nie było dla kogo, to by pan nie malował. Tak, najprawdopodobniej nie. No więc jest jakieś wyobrażenie drugiego człowieka mimo solipsyzmu, ale być może, że jest to właśnie samo okłamywanie się jakoś, żeby można było wytrwać wobec nicości.